Już w sobotę, 20 lipca, w przestrzeni między ulicami Szczęsnowicza i Pułaskiego Biblioteka Publiczna organizuje piknik. Jak zapewnia Maria Kołodziejska, dyrektor biblioteki, pogoda została skutecznie zamówiona. Skoro robimy piknik w Gaju, czyli tam, gdzie jest planowana nasza nowa biblioteka, no to musi być dobra pogoda. Spotkanie piknikowe rozpocznie się przed południem o 11 i zapowiada się sporo atrakcji. Będą tam konsultacje dotyczące nowej biblioteki, ale nie tylko, bo będzie spotkanie z panią Agnieszką Frączek. To jest pisarka, która jest bardzo znana rodzicom i dzieciom przede wszystkim, bo to ich zapraszamy głównie na to spotkanie. A po tym spotkaniu będzie wspólna zabawa, a pewnie z balonami albo bańkami, no taka impreza dla dzieci i dla rodziców. Zwykle rodzice z dziećmi mają trudność, żeby przyjść do biblioteki po południu, zwłaszcza z dziećmi, żeby na taką imprezę trafić. Ale myślę, że w sobotę, kiedy będzie dobra pogoda, kiedy będzie można dobrze spędzić kilka godzin w otoczeniu zieleni, będzie odpowiedni czas, żeby wypełnić formularz, posłuchać autorki, zdobyć autograf i pobawić się z dziećmi. Także wszystkich zapraszamy w najbliższą sobotę od godziny 11 w Gaju. Maria Kołodziejska zdradziła nam także kilka szczegółów dotyczących efektów dotychczasowych konsultacji w sprawie ewentualnej nowej biblioteki. A niektórzy oprócz zadawania pytań, a wypełnienia też ankiety, piszą, co chcieliby, żeby tam było. To są takie konstruktywne uwagi, które myślę, że pomogą w realizacji tego wielkiego projektu, bo projekt jest niemały. A co proponują na przykład? Różne. Od przystanków, które powinny się znaleźć w bliskiej odległości od biblioteki, do różnych form zajęć dla dzieci, zajęć dla dorosłych i kawiarenki, która ma być rozbudowana, bo ludzie chcą przyjść, poczytać książkę czy posłuchać koncertu, ale przy okazji wypić kawę czy zjeść ciastko. I oczywiście tak powinno być. Także tych odpowiedzi, tych różnych sugestii, które myślę, że warto wziąć pod uwagę, jest bardzo dużo. Na sobotnim pikniku również będzie można uzyskać nieco informacji o bibliotece i wypełnić formularz konsultacyjny. Skoro spotykamy się w miejscu, gdzie będzie biblioteka, to opowiemy o tym, jaka ona ma być, co się tam ma znaleźć, jak to ma wyglądać w przyszłości. Zachęcimy do konsultacji, bo cały czas trwają konsultacje społeczne i wszystkich zapraszamy do wypełniania ankiet, formularzy, które są albo w wersji papierowej w naszych wszystkich bibliotekach, filiach, albo elektronicznie na stronie biblioteki. I tam można też wypełnić formularz, tam można się wszystkiego dowiedzieć, bo jest prezentacja, można zadać pytanie, a można przeczytać różne odpowiedzi, które już na pytania, które już zostały wcześniej zadane. Zachęcamy do wizyty w Gaju. Zabawa będzie z pewnością znakomita, a przy okazji można będzie u źródła uzyskać kilka informacji, które pomogą określić własne stanowisko w sprawie planowanej inwestycji.